W środę 18 października Zamość odwiedziła Księżniczka Mleka. To w ramach akcji promującej picie mleka przez najmłodszych. Impreza odbyła się w ramach projektu Królowa Mleka, który od 3 lat w Polsce organizowany jest przez Fundację Promocji Zdrowego Żywienia Procibus. Fundacja co roku wspiera wybory królowej i 2 księżniczek mleka. W tym roku jedną z księżniczek została Joanna Pyś z Zamościa, studentka technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W środę odwiedziła ona szkołę podstawową nr 7, której jest absolwentką. O tym, że mleko jest bardzo zdrowe, pożywne, potrzebne takim dzieciom głównie do rozwoju ich kości, zębów, do prawidłowego wzrostu. No i zachęcamy, żeby dzieci wybierały akurat ten produkt, a nie napoje, które mogą im szkodzić. W taki baśniowy sposób chcemy trafić do dzieci, bawiąc je, przekazujemy jak najwięcej informacji o zdrowym odżywianiu się, którą bardzo ważną rolę pełni mleko i produkty mleczne. Księżniczka poprowadziła zabawy i konkursy dla dzieci, a przy tym przekazała dużą porcję wiedzy na temat mleka i zdrowego odżywiania. Wyjątkową atrakcją było dojenie krowy. I choć wymiona były sztuczne, to i tak dzieci były zachwycone. Znam ser, jogurt, a najbardziej lubię jogurty. Mleko piję codziennie i też produkty mleczne, jogurt. Zwycięska klasa otrzymała bon na uczestnictwo w pożytecznym wydarzeniu edukacyjnym. Program finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mleka.